Dzień dobry, panowie i panie. Przyszła pora na pyszne śniadanie, ale dzisiaj rymuję. Okej, przygotujemy ekspresowe babeczki śniadaniowe. Całą listę składników znajdziecie w opisie filmu poniżej. Używam płatków owsianych górskich, ale z powodzeniem możecie użyć tych błyskawicznych lub dowolnych innych płatków. Tak jak moja babcia uczyła, dodaję szczyptę soli. Musi też tutaj trafić proszek do pieczenia, cynamon, jeżeli lubicie, może to być kardamon i jabłko. I to jest moja miska suchych składników. W tym przepisie nie będzie jajek, ba, będzie to przepis wegański. Więc dodam tutaj nasion chia. Jeżeli chcecie, możecie zastąpić je naszym siemieniem lnianym. Siemię dodatkowo sprawi, że cała masa się zwiąże. Teraz wystarczy tylko wymieszać te suche składniki, dodać do nich pokrojone w kostkę jabłko. To będą trzy wariacje w zupełnie innych smakach. Jeżeli nie lubicie jabłek lub nie macie ich w domu, możecie zastąpić je gruszką, śliwką, innym owocem. Pamiętajcie, aby piekarnik nagrzać do temperatury 180 stopni. Mokra mieszanka to mleko sojowe i uwaga, w zastępstwie dla jajek będą to dwa banany. Im bardziej dojrzałe, tym babeczki będą bardziej słodkie. Jeżeli chcecie użyć jajek, dodajcie dwie sztuki. Teraz wystarczy, że całą tą masę zmiksuję i dodam do moich suchych składników. Przypominam Wam również o naszej playliście, na której znajdziecie inspiracje na pyszne śniadania. Zobaczcie, w tym przepisie nie ma grama cukru, tylko świeże owoce i płatki. Teraz tą masę podzielę na trzy części. Każda to zupełnie inny smak. Do jednej dodam borówek, do drugiej pokrojone truskawki. Trzecia natomiast to czekolada i orzechy. Teraz wystarczy wymieszać każdą miskę i połączyć składniki. Moją miksturę przekładam do foremek silikonowych. Gdybyście mieli foremkę metalową, wyłóżcie ją papilotkami lub wysmarujcie tłuszczem. I teraz moje babeczki wkładam na 25 minut do 35, aż nabiorą złotego koloru, do piekarnika. Pamiętajcie, że możecie przygotować je dzień wcześniej i podpiec je tylko na opiekaczu. Tak wyglądają moje babeczki śniadaniowe, nafaszerowane owocami. Napiszcie w komentarzu, jakie inne propozycje śniadaniowe mamy dla Was przygotować. To jest dowód na to, że uwielbiamy spełniać Wasze życzenia. Żegnam się z Wami,